i druk numer 2 na cenę 1,3. Projekt uchwały w sprawie przyznania dóbr lokalizacyjnych. Wnosi się do Wydziału Mieszkania i Pałodowka o przyznanie dóbr lokalizacyjnych czerpiących realizację jednego rolowego przesunięcia do rodziny pani Wilka. Sprawa z nazwą kreska 2.7140.59.2013. Paragraf 2. Wnosi się do Wydziału Mieszkania i Miasta Krakowa o przyznanie pani Wilka mieszkania socjalnego z kursu pali do remontu. Paragraf 3. Zasadnienie zamiast tego rolnego uchwały. Paragraf 4. Prawa przewodniczących do przyjęcia uzasadnienia. Na starawczynie to tylko małoletnich dzieci, siostrą, dzieckiem oraz radą żyje bardzo trudnych warunkach bytowych. W związku z powyższym kierownikiem się znanie ze względu społecznego lekarza socjalnego będącego ojcem godnego powrotu instytucyjnego na podstawie paragraf 9 ust. 1 punkt 11 litera B. Uchwały numer 58 łamane na 795 łamane na 12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 w sprawie zasad wykonania lokali podwodnych w składzie mieszkalnego zasobu gminy Wiedzmy Uchwały oraz czasowych pomieszczeń. Tylko tytułem wyjaśnienia. Pani była obecna na komisji, byli również spoza komisji obecni niektórzy radni, więc znają tą sprawę dogłębnie. Sprawa wygląda tak, że pani dostała wyrok eksmisyjny w sprawie do lokalu socjalnego, natomiast marka tej pani, żeby nie wchodzić w szczegóły, nie nadaje się do wspólnego mieszkania z pozostałą częścią rodziny, zwłaszcza z małoletnimi dziećmi. W porozumieniu z Wydziałem Mieszkalnictwa uzyskałem informację, że istnieje możliwość, że Wydział na podstawie przywołanego paragrafu może z jednego wyroku eksmisyjnego wyjątkowo w sytuacjach z dwóch różnych powodów. Czy to z wyroku znęcanie się tutaj nie ma takiej sytuacji, czy właśnie z tych przyczyn, które zostały wymienione, może się przyjść do wniosku i przydzielić dwa różne mieszkania. Na podstawie propozycji pana Krzysztofa Barona, który zaproponował, aby pani dostała szybciej to mieszkanie, pani przychyliła się do propozycji, aby zawrzeć ten paragraf o mieszkaniu z tytułu do remontu, bo jest szansa, że ta pani szybciej dostanie to mieszkanie. Nie będę wchodził w szczegóły, jeżeli będą szczegółowe pytania, ponieważ członkowie komisji nacjonalnej wiedzą, w jakiej sytuacji znajduje się ta osoba. Nie nadaje się to do wyjaśnienia na zewnątrz, jak mi się wydaje. Jeżeli ktoś z komisji ma jedno zdanie, no to proszę o to, żeby wypowiedział to zdanie. Natomiast mówię, jest szansa pomóc realnie i mówię, nie chcę chodzić w szczegóły. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś tam chciał się zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W takim razie proszę o głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem drugiego numeru? Ktoś z Państwa jest przeciw? Tak. Ktoś się wstrzymał? Tak. 18 za, przeciw 0, wstrzymujących 0, dziękuję bardzo.